Paweł gotowy? Gotowy. Mariusz gotowy? Chyba tak. A Krzysztof Peroń to się gotowy urodził. I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem jest nie kto inny, tylko znana zawierciańska postać. Radny, menadżer wyższego szczebla, no i pierwszy z wojowników naszych, jurajskich, broniących nas przed katastrofą, jaka nieuchronnie nadciąga, a jedynym murem przed nią jest Stowarzyszenie Nie dla Kopalni, które dzisiaj reprezentuje dla nas Mariusz Golema. Mariuszu, dzień dobry, witamy Cię serdecznie. Witam. Dzień dobry. A jeszcze witam Was. Nie powiedziałeś, że działasz sportowy. A jeszcze wysokiego szczebla. Może zostajmy tutaj przy tym stowarzyszeniu. Tak? Tak. A ja nie wspomniałem, że jesteś też ojcem, nie? Też, tak. No to jest największy ojciec. Zobacz, i to jest gość. Widzisz, to jest gość. Pamięta o rodzinie, mimo tego, że tu jest jedna atmosfera. Jeszcze możesz o żonie wspomnieć, jakbyś tak chciał. Możesz tak. No mam cudowną. Cudowną żonę. Pozdrawiamy na drogę. Oczywiście. Tak. Nie, to, no musi to... Być, czemu to musi być sprawdź głos. Dobrze jest? Dobrze jest? Dobrze. Powtórzę to jeszcze raz. Rodzina naprawdę to jest szczęście, które mi się udało być. I między innymi dla rodziny wydaje mi się, że też tą swoją walkę z wielką kanadyjską korporacją zwaną dalej Raddowney prowadzisz. Powiedz mi, skąd się narodziło to, że chcesz być osobą, która staje w pierwszym szeregu i wystawia się na obszar bądź bardzo bogatej korporacji, nie bacząc na wszelkie możliwe konsekwencje tego działania, walczysz o to, żeby Jury Krakowsko-Częstochowskiej kopalnia nie zniszczyła. Jak to się narodziło? Myślę, że to się narodziło dużo, dużo wcześniej, bo od kilku lat już tam sobie działam w dzielnicy. No teraz się to przełożyło jakoś na bycie radnym. Ujrzeć dzielnicy Kromowy. Tak, dokładnie, dzielnicy Kromowy. Zawsze to gdzieś lubiałem. Zresztą grając właśnie, Paweł wspominał piłkę, byśmy sobie kiedyś boisko musieli przygotować sami, wykosić i tak dalej. No i tak jakoś się narodziła też później idea działania w samorządzie. A kwestia to, że właśnie zostałem radnym w 2014 roku, no to pociągnęła tą kwestię stowarzyszenia, bo ówczesna wtedy Rada Gospodarcza przy prezydencie miasta, widząc ruchy potencjalnego inwestora, bo temat praktycznie był zamknięty po głosowaniach Rady Miejskiej, jeszcze za prezydentury bodajże chyba prezydenta Macha, gdzie była pierwsza uchwała, zresztą radni też byli przecież na wizytach i w Bukowie, Bolesławiu, sąsiedni. No i nagle się pojawia informacja, że jednak jest ten temat odgrzebany, pojawiły się plany wystąpienia koncesji na wydobycie. I wtedy właśnie na jednej z rad gospodarczych pojawiła się kwestia powołania stowarzyszenia. A z racji tego, że byłem radny, a też działałem w Komisji Ochrony Środowiska, no zaproponowano mi, żeby też tym stowarzyszeniu uczestniczyć. Tak się zaczęło. No ale nie tylko uczestniczyć, jesteś prezesem, tak? W tej chwili? A teraz tak. No ale działalność stowarzyszenia to raczej nie jest jakaś robienie kariery, tylko raczej poświęcenie czasu, energii, często pieniędzy, bo działasz społecznie, rozumiem. Tak, dokładnie. Więc jak to się stało, że reprezentujesz ideę, która mówi, nie chcemy tutaj takiego inwestora i chcemy Jurę wolną od kopalni. No bo rozumiem, że to trzeba być, nie robisz to tylko, umówiliśmy się, że nie robisz tego dla pieniędzy, więc musi być w tobie taka wielka potrzeba protestu przeciwko tej kopalni, tak? No, to znaczy, no, patrząc z perspektywy naszego tutaj regionu śląskiego, no to wiemy, czym się to kończy, ale też analizując pewne rzeczy, no nie powiem, że a nie mówiliśmy, bo jak się okazuje, tak sobie od 2016 roku przeanalizujemy pewne kwestie, o których żeśmy wspominali, czy nawet żeśmy wymieniali zdania z tą drugą stroną, czy to w czasie rad gmin, na przykład w Grodzieńcu, w Łazach, czy też na spotkaniach innych, no to tam są mocne argumenty i dzisiaj nam się to jakby potwierdziło, że no stowarzyszenie miało rację, tak, odnośnie kwestii terenów, degradacji środowiska, degradacji tutaj regionu. No pokazują nam to bardzo dobrze przypadek Śląska, ale też myślę Bukowna, tak, i tamtejszej kopalni, która już dzisiaj
Jest wygaszana i wcale nie trzeba w dzisiejszych czasach daleko szukać, czy daleko kopać w głąb, bo można inaczej te akurat syngiołów pozyskiwać i przykładem właśnie tego jest z GH. A jak proponujesz, żeby te złoża wydobyć? Te, które są, ja bym ich nie ruszył. Jednak to złoże, tak jak cały czas powtarzamy, które mamy tutaj wody, chyba jest najcenniejsze. Zresztą sami widzimy, jakie mamy problemy z wodą, nie tylko my. Ale myślę, że a Polska również. A Polska chyba ma jeden z mniejszych zasobów wody w Europie. Dokładnie. I myślę, że to jest bardziej cenniejsze i to należy zostawić. Nie pozwolić, żeby to zostało zanieczyszczone. Nawet gdyby doszło do sytuacji takiej, że ona zostanie odpompowywana, no to takiej ilości wody nie pochłonie. Powiat zużywa 12 milionów w ciągu roku. Ta kwestia, myślę, że kwestia dzisiejszych właśnie metod pozyskiwania jeszcze nawet z tych materiałów, które gdzieś zostały na chałdę, na sprawach konsultacyjnych Bukownik, w tym kierunku, w którym oni poszli, myślę, że tędy jest droga i niekoniecznie dzisiaj też nowe technologie pozwalają nam pewne rzeczy zastąpić. Mamy przykłady firm, które też mają działać w zawierciu, a więc szeroko pojęty recykling, zamknięty obieg gospodarki śmieciami, tak to nazwijmy kolokwialnie, to powoduje, że z tego możemy ponownie odzyskiwać pierwiastki. Okej, no tylko tereny pogórnicze pokazują, ale mimo wszystko dzięki temu górnictwu jest Śląsk, jest Zagłębie i gdyby nie to, to byłoby tutaj pole i pasałyby się krowy. Pytanie takie, czy bez jakichś dużych inwestycji, bo na razie tutaj inwestycji nie widać dużych, to zawiercie, okolice mają szansę na to, żeby się dalej rozwijać, czy my będziemy iść raczej w stronę wyludniającej się wioseczki, jako sypialni gdzieś tam Zagłębia i Śląska? No to dalej będę chyba drążył ten temat, że stowarzyszenie już na początku o tym mówiło, że to właśnie nie jest tak do końca dzisiaj, jeżeli chodzi o te podatki, o te wpływy do budżetu, szczególnie tych gminnych. Tu często też była dawana zawsze przykład wydawany chyba gminy Kleszczów. Tam dzięki głównie elektrowni też powstała, to jest też ta siła tej gminy. Kopalnia będzie tam już coś pomału zamykana, tak? Natomiast... Ale powstanie pewnie elektrownia atomowa w tym miejscu. No, się okaże, Niemcy odchodzą od elektrowni atomowych, wyłączają, już 7, 2 włączyli, czy 8. No ale na czym się tę energię trzeba robić mimo wszystko? No oni na odnawialnych źródłach, gaz i węgiel. To nie są gaz i węgiel, to jednak... Ale my tu nie mówimy o węglu, tylko mówimy o cynku jądrowym, tak? No. Natomiast no, z perspektywy gmin, to tak jak mówię, no, dużo niższe środki do budżetu. Mm-hmm. Już nie jest to Eldorado, który był kiedyś. Kwestia nawet ochrony środowiska. I myślę, że pomysł na ten region jest i myślę, że te strefy, które się pobudowały w Ogrodzieniecu, ale przede wszystkim w Zawierciu, już bardzo ubolewam, że ta strefa nie jest tak uzbrojona jak na przykład dzisiaj Tucznawa. Mówisz o jakiej strefie? Żeśmy tu wcześniej ekonomicznie. Zawierciański. Tak, i dlatego też myślę, że to ona się powinna rozbudowywać i tu jest ta przyszłość, bo myślę, że w niedługim czasie pojawiają się na fajne inwestycje. Są ku temu dobre według mnie klimaty. Myślę, że ten region pójdzie w tym kierunku i powinien iść w tym kierunku. On ma swoją alternatywę. Ale wierzysz w to, Mariusz, że... No bo sam projekt Olza, który miał mieszkańców, działaczy, organizacje przekonać do tego, że aspekt społeczny będzie wypełniony, że można zachęcić ludzi do tego, żeby żyło się inaczej, jakieś tam żłobki, jakieś tam konkursy, jakieś takie rzeczy, które miały przekonać mieszkańców do budowy kopalni. Nie sądzisz, że to jest kupę pieniędzy wydanych i muszą się zgodzić. Tak, i oni tego nie odpuszczą? Zgadzam się z wami w 100%, ale jak sobie tak przeliczymy pewne rzeczy, to nie są jakieś duże pieniądze. To znaczy, nie chcę wnikać w kwestie badań, które oni przeprowadzili, czy przeprowadzili. Nie o badaniach mówimy, ale jeżeli chodzi o te społeczne rzeczy, to według mnie to nie były duże pieniądze, które pompowali w cudzysłowie społeczność, głównie Łaz. Czy Ogrodzieńca? Wspomniałeś, że to jest ile lat pracy. Jak byś, Mariusz, ocenił ten poparcie społeczne dla naszych działań? Czyli no, od początku chcemy zablokować kopalnię, tak? Czy ta świadomość naszych działań jest większa w społeczeństwie? Czy pozostaje na tym samym poziomie? Czy jak zapytasz, zrobilibyśmy sądy na ulicy, to więcej ludzi będzie
A przeciwnikami czy zwolennikami kopalni? Jak z tą świadomością? Zdecydowanie przeciwnikami. Zresztą myśmy tak jak Stowarzyszenie Sondaż sobie robili. I tak to wychodzi. Pamiętacie też, pewnie była taka próba referendum i tak dalej, nie? Ja myślę, że dzisiaj, czy my musimy zwoływać referendum? Zablokowane przez wojewodę. Tak, ale przecież dzisiaj mamy takie możliwości, na przykład jakiegoś tam pozyskania informacji, czy jakby riposty odnośnie społeczeństwa, w sensie jakie ma zdanie na ten temat, i wcale nie musimy od razu robić referendum. Ale według mnie zdecydowanie i przede wszystkim też ościennych miejscowości. Zauważcie też, że ostatnimi czasy poruszacie się, bo nie zapomnieliście się w Zawierciu, jeździcie i po świecie, i po okolicach, ile dużo ludzi się teraz buduje na obrzeżach. I tutaj Zawiercie, mówię, szczególnie tereny Pomorożyce, Skarżyce, Żerkowice, Karlin, Kromołów, Bzów, w tym kierunku wszystko, tak? Ale tak samo w Ogrodzieńcu, no nie? To też są osoby właśnie, które tam gdzieś nas dopytują pewne kwestie, które ze Śląska, które tutaj kupują tereny. Dużo też górników, którzy pracowali na Śląsku, mieli tu jakieś takie domki wypoczynkowe dzisiaj tutaj. No wiesz, no piękne widoki, czyste powietrze i wspaniali ludzie, no Jura Krakowsko-Częstochowska. Nie ma wygani, nie ma wybuchów, no bo wiadomo, że skopalnia też się wiąże z tym, że pod ziemią by trzeba było coś tam zdetonować, żeby rozkruszyć te skały, ten grunt, tak? No to oni najlepiej wiedzą o czym mówią. I my właśnie z tego też czerpiemy tą wiedzę. A na jakim etapie w tej chwili jest, jakbyś mógł krótko podsumować, budowa, ewentualna budowa kopalni, czyli jaką mamy sytuację w tym zakresie, tak? Na ile procent według ciebie ta kopalnia powstanie? Nie, skrócę to. Mariusz, będzie kopalnia czy nie będzie? No nie będzie. Ja wiem, że nie będzie. Zrobimy wszystko, żeby... Dokładnie i trzymam was za słowo, że też pomożecie. Pomożesz? Ja oczywiście. Wiesz, że ta sprawa się ciągnie od Gierka. To jest 80. chyba drugi czy pierwszy rok, kiedy się pierwszy raz ukazał artykuł w gazecie na temat tego, że kopalnia będzie. Oni wtedy też tak tutaj ludzie zamarli, tak? No bo całe przecież Zawiercie było już wysiedlone. No tak. Słuchajcie, patrząc... Czyli nie będzie, tak? Ja uważam, że nie będzie. Dla Państwa, dla wszystkich miłośników Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dla wszystkich miłośników Ziemi Zawiercińskiej, dla wszystkich towarzyszów, wszyscy, Mariusz Golenia mówi, damy radę, nie będzie kopalni. Znaczy, jak będziemy wspólnie działać, to myślę, że... A co powiesz na to, że jak Pan były prezes tej spółki powiedział, że tam jest do wydobycia tyle miliardów złotych, więc to prędzej czy później ktoś potrafi. I to bardzo ciężko będzie zablokować na jakimkolwiek etapie, na poziomie społecznym. Przeważą ten interes społeczny. Jest to, Paweł, realne zagrożenie jak najbardziej. Cały czas według mnie ono będzie, ale ja patrząc z perspektywy takiej, że dzisiejszy świat się szybko zmienia, a szczególnie technologia, innowacje i to, co mówię, że dzisiaj możemy pozyskiwać te pierwiastki w inny sposób. Cały czas to, co mówimy, ja uważam, że ten zamknięty obieg odpadów, ten recykling, to jest przyszłość i my nie musimy sięgać aż tak głęboko, ingerować w naszą planetę, żeby te surowce pozyskiwać. A myślę, że ta technologia, która jeszcze będzie się rozwijać, która już możliwe, że jest, tak, bo to zazwyczaj ona już jest, dopiero w jakimś czasie to wchodzi, no to mamy przykłady takie, no science fiction, że dzisiaj jest rzeczywistość, to myślę, że dajmy nam jako ludziom czas na to, że pójdziemy jeszcze dalej, jeżeli chodzi o technologie pewne, a odejdziemy od tego, co jest właśnie nazywane kopalnią. Tak mi się wydaje, natomiast jeszcze tu mówiąc, czy nie będzie, no patrząc na te prospekty, póki się one ukazywały, jeżeli chodzi o inwestora, no to już powinien złożyć papiery o koncesji, ona już powinna ruszyć, tak? Nawet w tym prospekcie dla akcjonariuszy już było. Tam mieliśmy taką informację, że w tym prospekcie dla akcjonariuszy już było wymienione przyszła kopalnia w Zawierciu, jeśli chodziło o wycenę akcji i rozwój firmy. Na portalu tym górnictwo i ta metalurgia tam to zdaje się było zamieszczone, że Radan już opublikował mapę, że w Zawierciu będzie lokalizacja kopalni, na której akcjonariusze zdobędą kupę szmalu i co najlepsze, tam w tym artykule było też wymienione, że to jest za pełną akceptacją społeczną. To był argument. Dokładnie tak jak mówisz, no zgadzam się tu w 100%, natomiast rzeczywistość faktycznie jest inna. Ale tak jest to argumentowane i jak nawet sięgnie się na strony kanadyjskie, dalej tak to widnieje, pomimo tego, że nie dostali przedłużonej, tam nie ma w ogóle informacji, że jedna koncesja została przedłużona, że na przykład nadleśnictwo już odeszło od przedwstępnej umowy. Takiej informacji nie znajdziecie. Natomiast to, co powiedziałeś,
No właśnie, ja mam jeszcze takie pytanie, chyba ostatnie, jeśli chodzi o kopalnię. Możemy rozmawiać popołudnie. To jest pytanie. A tu jest tylko herbatka. Ale nie wiadomo z czym. Czyli powiedz, ja mam zwykłą. Chyba czarna, mocna i aromatyczna. A ja powiem wam, że tak Twoje niedolany to miałaby dla mnie. Ja jadę Ja też piechem. No ale słuchajcie, możemy zostawić. I zobacz, tak się robi programy rozrywkowe, człowieku. Co ty będziesz rzucił tutaj goleniu, jak się... Tak się robi program rozrywkowy. Zostałem zaproszony, trzeba się dostosować. To teraz będzie pytanie podchwytliwe, bo... Wiedziałem, że tak łatwo to nie przejdzie. Ja mam pytania od widzów, bo jesteś prominentnym pracownikiem Huty Zawiercie, czy jak tutaj w tej chwili... Menadżerem wysokiego szczebla. Okej, menadżerem wysokiego szczebla. Huta Zawiercie mocno zaangażowała się w działalność stowarzyszenia, daje ekspertów, finansuje ekspertyzy, raporty. Pytanie takie, jaki interes ma Huta Zawiercie we wspieraniu tego protestu przeciwko kopalni? Zresztą to się bardzo często pojawia w komentarzach, tak jak czytamy, że ja u siebie na profilach zamieściłem zdjęcia z tego, to też, bo to Huta będzie miała konkurencję na rynku pracy i odejdą ludzie z Huty, przyjdą do kopalni, to na pewno kopalni. Bo umówmy się, Huta Zawiercie w tej chwili to jest korporacja, kapitał zagraniczny, właściciele w Ameryce. Co ich obchodzi tutaj, że ktoś, zwłaszcza z niedalekiej Kanady dla Ameryki, chce budować kopalnię? No myślę, że tutaj z perspektywy bardziej Polski, to myślę, że bardzo jest to temat dla Huty ważny. Aczkolwiek to jest jedyny argument potencjalnego inwestora kanadyjskiego. I na tym on się opiera, że tu Huta i nie Huta i tak dalej. I to jest jeden temat, który podtwarza też jeden tutaj z lokalnych redaktorów z jednej z gazet. Że Huta jest jedynym protestującym, głównym protestującym. Totalna bzdura. No, ja powiem tak. No, możliwe, że jest jedyną moją wadą to, że faktycznie od 2000 roku pracuję w Hucie. Bo już tyle lat pracuję w Hucie. Wadą? No, to jest mi zarzucane, że pracuję w Hucie, tak? Ale mówię, ja współpracuję z Hutą, ale nikt mi z Huty nie przyszedł i nie powiedział. No tak, no ale to jest... Okej, niech mówi. Sami żeście powiedzieli, że są takie wpisy czy argumenty, że jestem związany, że pracuję w Hucie. Natomiast, ja powiem tak. Tak samo Huta jest to zaangażowana jak inne firmy i przedsiębiorcy zawierciańscy. Dam prosty przykład, nie wiem, akcja z wodą, tak? Jeden przedsiębiorca wyprodukował wodę, drugi wyprodukował etykietę, czwarty przedsiębiorca udostępnił swoje miejsca billboardowe. I tak to funkcjonuje. Te osoby, które były... No ale woda akurat nie będzie tej wody przez tą kopalnię, więc akurat producent wody, na przykład Jura Skałka, realnie straci na tej inwestycji. Natomiast jak straci Huta Zawiercie... No Huta to też woda. Bo? No, przemysł, znaczy woda, która jest potrzebna do procesów technologicznych, no Huta też ma swoje studnie głębinowe, tak, o które chce dbać. Zresztą przecież hotele też mają swoje studnie. Tak jak wspomniałeś... Ale mieszkańców ma studnie. Wiecie, no my przecież wodne, my dzisiaj pijemy wodę. No, Hucie akurat. Nie, ty jesteś też spokrewiony z kramowy. Tak? Pijemy wodę z kramu, tak? Odstawimy ją do tego i ją pijemy. To jest chyba jedyny taki argument, natomiast z perspektywy przemysłu to ta woda jest tym przedsiębiorcom wszystkim tutaj potrzebna. No, hotele, przemysł ciężki, odlewnia też, tak, inne przedsiębiorstwa, już nie mówię o browarze, innych rzeczach, tak, no to my bazujemy na tej... Czyli Huta realnie straci na tym, że ta kopalnia powstanie i będzie musiała kupować wodę z wodociągu, a nie będzie sobie mogła ją wydobyć z podziemi, tak? Jeszcze trzeba... ją doprowadzić, tak? Dzisiaj Huta jakby nie... Sama tak, nie chce obciążać jakby miasta, tak? Ma swoje... No nasza sieć to by chyba nie wytrzymała. I taki to jest wszystkich tych przedsiębiorców i chyba wszystkich naszych mieszkańców jest taki wspólny interes. To też nie jest tajemnicą, że wiadomo, że jak my drukujemy jakieś biletyny i tak dalej, czy że my mamy... że te pieniądze oczywiście wspierają nas różne firmy, tak? No, ale to nie są wielkie kwoty, jakby się okazało. Ja mogę wam pokazać tutaj sprawozdania finansowe, przecież mamy je za każdy rok.
mamy biuro rachunkowe, które nas rozlicza, no to, to nie są kwoty, bo ja nie wiem, może ktoś tu myśli, że to są jakieś miliony albo tysiące. Znaczy ja liczyłem tak? na to, że się przyznasz, że ile ty tam kasiory czerpiesz z tego, ale widzę, że to nic z tego nie będzie. No, to, możecie to spojrzeć na oświadczenie majątkowe twoje. Co uważam, że tak nie powinno się dziać. Zadzwonię do twojej żony, zapytam cię, ile masz schowane pod poduszką. To podejrzewam, dobrze, że zadzwonisz po programie, bo tak to by mnie pewnie nie puściła, to, że poświęcam czas właśnie ten, a nie dla rodziny. No to żeby tego czasu cię za dużo nie zajmować. No nie, ale wiecie, jak już wszedłem z tego domu, to ja sobie siedzę. Dlaczego? No jeszcze czeka zimna wódeczka, dziewczyny, tańce, to wiesz, to spokojnie. Mówiliśmy o miłości do biznesu, tak? Tak. Czemu biznes robimy? A kolega robi to dla działalności społecznej. Znaczy nie, myślę, że tutaj jeden wspólny wniosek to jest taki, że no nie ma w tym pokoju nikogo, kto by chciał mieć kopalnię za płotem, nie ma wśród Zawiercian ludzi, którzy by bardzo tej kopalni pragnęli. Może jakaś grupa osób bezpośrednio zainteresowanych prowadzeniem biznesu dookoła kopalnianego, to być może. Natomiast ogólnie dla dobra społecznego lepiej, żeby kopalnia nie powstała. Wierzę w to, że dzięki ludziom takim jak Mariusz Golenia, dzięki wszystkim fascynatom... Ale również bo też jasno się wypowiadacie w tym temacie. Myślę, że ta świadomość nasza jest właśnie... Dziękuję. W tym kierunku, nie? Dzięki nam, dzięki wszystkim zapaleńcom, którzy o tą naszą Jurę Krakowsko-Częstochowską, nasze ukochane Zawiercie walczą, że dzięki nam ta kopalnia nigdy nie powstanie, nie za naszego życia, nie za życia naszych dzieci i naszych wnuków. Natomiast jeżeli kiedyś będzie technologia taka, która pozwoli, to chciałbym uwierzyć, że da się w jakiś sposób zabezpieczyć dobro mieszkańców naszej pięknej Jury Krakowskiej. Znaczy, ja mówię o technologii, która by sprawiła, że nie musimy tych złóż w ogóle ruszać, tak? A nie już ich wydobywać, tak? No to... My pracujemy nad tym. My tu pracujemy. Myśmy sobie otworzyli zakład recyklingu, żeby ocalić... No. To znaczy, że trafiłem do miejsca. Szanowni Państwo, naszym i Państwa gościem był Mariusz Golenia, nasz pierwszy, najważniejszy, najsilniejszy wojownik o to, żeby nie powstała kopalnia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Panie Mariuszu, wielki to dla nas zaszczyt. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Nie za bardzo się pozdrawiam. Aha, czekaj, jeszcze nie zrobiłem jeszcze. No, każdy chce być prezesem. Masz kilka prezesów, ja mam kilka prezesów. Tak jak jesteś prezesem? Tak jak kolej rzeczy. Tak. Od tego, od menadżera do prezesa. A tak mam cały czas w życiu.